Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Mountain Blade Warband na modyfikacji Anno Domini 1257. Okej, słuchajcie, jesteśmy w tym samym miejscu, mieliśmy się bić z piratami, także będziemy się bić na początku odcinka z piratami. Wszyscy za mną, zaraz sobie tutaj rozgromimy grupę piratów. Znowu konia oczywiście nie zmieniłem, bo jestem debilem i zapominam co chwilę. Ale to może teraz sobie zapamiętam i po bitwie sobie zmienię. No i będziemy dalej koczować na turnieje w Nidaros. Czy się jeszcze pojawią, czy już może ich nie będzie jednak. Zobaczymy. Jest Velgirtas już tutaj w naszej zbroi, pięknie. Kolejny przyszły lord gotowy do mianowania. Ale zanim go mianujemy, to najpierw sobie przyjmę tego gościa, tego Visvaldasa, który tam u nas czeka. Także on będzie w pierwszej kolejności, a dopiero potem będzie ten. Dobra. Do ataku, bo już się pojawiliście, piraci, a wy jesteście dość dobrzy. No nie, traf se, Michael, kogokolwiek. Niektórzy ci piraci mają takie wykokrzone zbroje, a niektórzy latają w jakichś podkoszulkach dziwnych. O, giną moi w ogóle, wow. Na moich oczach go popił, widzieliście to? Rozginęło dwóch, niestety. Szkoda, no szkoda, no ale... Ale co zrobić? Jakieś cudowne luty to tutaj nie są. Jaka ta? Jaka hełmina? W ogóle, ten topór był dużo warty. Może to był ten topór, od którego padł mój człowiek. Nie, dobra. Czekamy tu sobie jeszcze chwilę i się zaraz dowiemy, czy będzie jeszcze turniej, czy już nie. Na razie nie ma. Ja sobie skontroluję, czy nie będzie gdzieś indziej. W kolonii. No stąd do kolonii by było kawałek biec. No nie? Jest kawałek. Dobra, ja tu jeszcze chwilę się poprzechadzam. A! No... Węgrzy i Szwedzi prowokują każdego na razie. Także zobaczymy, co z tego wyniknie, ale też każdy się Szwecji będzie bał, także inna sprawa. Dobra, na razie stąd idziemy. Już turniej jednak się skończył w tej chwili, także... Spierdzielamy na nasze ziemię z powrotem. Właśnie do Rygi, bo tak. Dobra, kolejni lordowie widzę tam najeżdżają wioski. Ale wioski mi tak na razie nie żal, bo nie ja z nich zarabiam, tylko lordowie, więc niech sobie pilnują swoich wiosek, jeżeli chcą zarabiać. Dobra, do Königsberga jednak lecę, bo bliżej. Zobaczymy, czy będzie ten. Znowu zadanie anulowane. Zobaczymy, czy będzie jakiś pośrednik okupów. Nie ma nikogo, no co jest, moi drodzy ludzie. Jaki ten, ale ile kasy on ma. Ja cię kręcę.
O, w Gdańsku! Ty, no to ja idę do Gdańska przecież, bo to jest mus arbus. Czechy, Imperium Rzymskie, pokój. Dołączamy do turnieju w Gdańsku. Trzeba zarabiać, bo to ważne. Znowu konia nie zmieniłem, ja pierniczę. Dobra, dobra, może teraz po tym. O, walczę z moimi w ogóle, no to. To git. O, ale patrzcie, nie zadaliśmy jakoś strasznie dużo obrażeń. 70. Czyli te zbroje już nie są takie najgorsze. Albo moje uderzenie było jakieś takie ułomne. Dobrze. Przeżył to rąbaniec. A teraz już nie przeżył. 66 obrażeń, szatańska liczba. Oczywiście. Wow. Obronił się skubaniec. Ale za drugim razem już się nie obronił. Ładnie. Guy de Beauvau. Jakiś to jest w ogóle jakiś gościu taki randomowy, typu Kradus albo Xerina. Chyba o tym kiedyś wspominałem. To nie jest lord, tylko taki po prostu uczestnik turniejów. O. Tak samo ten, Joachim Kator. Ktoś będzie tu? No ktoś tu jest. Cecilia Nilsdotter. Nie, no ja mam lepszą, bo ja mam tą. Ja mam Słowiankę, a nie chociaż Skandynawki też fajne. Ale ja tam worę Słowianki przecież, bo to nasza krew i tak dalej. Dobra. Poczekajmy tu chwilkę, może zaraz się pojawi kolejny turniej, to by było dla mnie bardzo dobre. Nie, na razie nie. To się, no, tak od razu się nie pojawi, no poczekajmy chociaż chwilę. Na razie nie ma, dobra. To sobie tutaj spędźmy noc może, bo tak, bo mogę. O, ktoś doszedł do Złotej Ordy, proszę bardzo. Uuu, ile tu tych Szwedów, Boże, Duńczyków biegnie. Nagle na turniej, dobrze. Jest kolejny. Wprawdzie znowu konia nie zmieniłem. Ja nie mogę. Dobra. Wprawdzie w drugim turnieju już nie zarobimy tyle, co w pierwszym. Ale zawsze coś zarobimy. I zawsze dostaniemy jakąś tam renomę, więc... Chociaż troszkę nam się ilość oddziału będzie mogła zwiększyć. O, ten Bishop Armor. Ja chcę to kiedyś mieć, bo to jest najlepsze chyba. Bishop Armor z wzmocnieniami. To była piękna zbroja. Ja kiedyś tyle uzbieram kasy mają. Ja to kiedyś zrobię. Kurczę, ile biskupów mają ci Duńczycy? Trzeci biskup, ja nie mogę. Mam déjà vu po raz trzeci. O, ten ma naszą zbroję. Tylko hełm ma inny. O, przeżył to. No, przeżył, bo zbroja jest dobra przecież. I Velgirtas na końcu. Dzień dobry, panie Velgirtasie. O kurde! Dostałem, byłem za blisko jego. Oh shit. Wow! Wow, się udarłem, sorry. Ale widziałem tego oszczepa po prostu w sobie. Dobrze.
Kurczę, nie spodziewałem się, że tyle mi sprawisz trudności, gościu. No padajże! Dobrze. Turniej poszedł, bardzo dobrze. Troszkę zarobione. A może będzie ta lanca taka fajna, co chciałem. Nie, nie ma lancy. Będziemy mieć 60 parę tysięcy pod 70? Mamy. No to lećmy sobie teraz bić się trochę ze Złotą Ordą. Głównie mówię teraz o tych... No, jakim jest? O tych obozach mongolskich. Tych, w sensie, o Boże, tych mongolskich hordach, o. Może tu będzie jakiś pośrednik teraz w końcu? Nie. Dalej nie ma nikogo. Ej, a czy ja biegam z tym bałtyckim w ogóle? Pewnie, że ja biegam z tym bałtyckim. Ja go nie oddałem, ty. Dobra. Wow, ile typów tu awansowało. Magnat, łucznik i najemny łucznik, dobra. Dobra, dobra. Z tymi mogę sobie spokojnie chodzić. I na razie tyle. A, aha, jeszcze jedna rzecz. Od razu sobie zmienię marszałka, żeby sobie stosunki z lordami polepszać. Proszę bardzo. Tutaj gościu... Boże, aż mnie zatkało. Sorry, muszę się napić. Aż mnie coś zaleciało. Miałem mówić, że ty typie dalej tu jesteś, to bądź. Bardzo dobrze. Ze Sfirtotasem sobie stosunki polepszymy. Bardzo fajnie. No i co? I chodźmy do Rygi, bo może będzie ten pośrednik jakiś w Rydze. Wow, ile bandytów. Fajnie. Nie ma typów w ogóle do kupna. Co się dzieje? Czy ja tu widziałem jakąś mongolską hordę? Bo takie miałem wrażenie. Nie, to są Duńczycy. Dobra. Tu jest jakiś gościu, ten. Mongol. I Węgrzy w końcu zdobywają. W końcu walczą. Proszę bardzo. Nie, to jest Anglia. Dobra. Ucieka przed nami. Szwecja i Kwelfi, rodzina. O, jestem szybszy. Dobra, walczmy sobie z nimi. Jest nas mniej, co prawda, ale mniejsza o to. Chodźmy, panowie, tutaj na górkę sobie stańmy. Strzelcy tu. Konia nie zmieniłem znowu, oczywiście. Dobra. Do ataku, panowie. No, pięknie. Wow! Gościu, jak ty mi tam przypieprzyłeś w ogóle? Dobrze.
Dokładnie. Mam teraz szybszego konia, przynajmniej przez chwilę. Więc nie ma tragedii. Idzie kolejna fala tych bandziorów. Są bandziorów, to się nie Mongołów po prostu. To, że ktoś jest Mongołem, to nie znaczy, że jest zaraz bandziorem, halo. O kurde mać, ale dostałem. Ale mi wyjebał. Oszczepem wryjca. Dobra, idę na konia. Będę ich pizgolił. Dobrze, koń padł, to się ceni. I mój arystokrata go dobije, to też się bardzo ceni. No, 6 mi zginęło aż. Ja chyba wolę włócznie, bo będę przynajmniej konie łatwiej zabijał, nie wiem, tak mi się wydaje. No trochę mi poginęło ludzi, no topornik, no topornika tam akurat pół biedy, bo topornicy są specyficzni, zawsze to powtarzam. Łatwo giną i są dość słabi, przynajmniej u nas w drużynie, a u przeciwnika jakoś są zawsze silni, nie? Tak ja mam wrażenie. Dobrze. Wow, typie. Dwóch ich zostało, z czego jeden jest tu. No nie wierzę w to i mój koń oczywiście musiał przyhamować. Twój biegnie dalej i to szybko, jak nie wiem. O, jeszcze mi konia zwalił pięknie. No i tak teraz będą latać sobie koło nas i nas będą denerwować. Ten już może nie będzie. Upadł, ale tamtego ostatniego to kurczaki paki. A wiecie, a jak wyjdę teraz, to stracimy morale i będzie Lipton. Dobra, wszyscy stać do kupy, bo... Gdzie on jest? Skręcił nagle. A nie, padł mu koń. Dobrze. Tak, padł mu koń, to bardzo dobrze, to mnie cieszy. Dobry, panowie. 4 włóczników zginęło, no to... Ważne, żeby strzelcy nie ginęli, a zginęło tylko 2 strzelców, więc... Powiedzmy, że... Jest git. I mamy znowu trochę jeńców, a czy jeńców, w sensie tych... Bandytów. Uratowanych. Całkiem duże luciwo nawet, więc to mi się podoba. Dobra. Możemy wracać, żeby sobie te jednostki od razu schować do zamku. Godzina do żołdów. No niestety nie zdążę się schować teraz. Płacimy 7000, czyli 65 tysięcy zostało. Dobra.
Od razu sobie wyekspię moje jednostki. Uuu, 5 magnatów aż. No to dużo. I kasa oczywiście spadła dość bardzo, bo magnaci kosztują i w żołdach, i w wyszkoleniu. I stajki. Strzelcy, strzelcy, strzelcy i piechota. No i to mi się podoba. Jak tylko piraci będą z łuku czy z kusz strzelać, jak bandyci stajki będą, no to będzie pięknie. To ja bandytów mogę w tym zamku mieć i będzie miodnie. Dobra, mało ludzi mamy teraz. Dobra, no sobie będę teraz tych strzelców plądrował, werbował. Widzę, że w Gdańsku dalej turniej jest. To może sobie tam pojadę ponownie, bo czemu by nie? A co? Powalczymy sobie raz jeszcze. Konia znowu nie zmieniłem. Zabijcie mnie. Dostał, ładnie. Headshot w konia. Pięknie. Ty, chyba że się okaże zaraz, że żaden moich... mój NPC nie ma tego... szybkiego wierzchowca. Tylko okulawionego. No to będzie przypał. Dobrze, ładnie. Jednak oszczepy to jest broń OP. Dużo bardziej niż łuki. Znaczy zależy jaki łuki też. Słaby łuk wiadomo, a mocny łuk no to też może porobić. O kurde. Aha. Co ty robisz? Gościu, coś ty robił? Tak tylko szedłeś do przodu, nie wiem, halo. W ogóle nie da się tarczą bić tutaj na turniejach. Ale to chyba też już kiedyś odkryłem. O, przeżył to. Panie Duńczyk. Dosłownie z flagą Danii na sobie. No, zbrojka ładna trzyma. Tyle. Konia już nie zabijemy. Uuu, jakiś ten. Abdullah. Kurde, znowu byłem za blisko. Halo. Dobrze. Akurat jakby się zasłonił tarczą, to by mu nic nie było, ale akurat zmieniał broń. No i przez to padł. Gdzie tu jest tych biszopów? I w ogóle ludów. Dobra, napiję się wody w tym czasie. Mnie trochę suszy. Margrethe Sixdotter jakaś. Dzień dobry. Tu nic nie ma. Jakiś turniej inny znowu gdzieś? Nie. Nie będzie. To teraz mi powiedzcie, gdzie może być jakiś pośrednik okupów. Dobra, biję się z nimi, bo... bo chcę. Biję się, bo chcę. Koń, koń! Czemu... ja znowu konia nie zmieniam. Halo. O, świecące drzewo nagle się pojawiło. Spoko. Można i tak. Mam radę ataku, wszyscy panowie. Na piechotę byłbym prawie szybciej niż teraz tym koniem.
Dobrze. No gościu, gdzie uciekasz? Wow. Dobra, bez strat. To mi się podoba. To jest piękne. Fajnie, jakbyśmy wydropili tę dużą torbę tych javelinów. To by było coś super. A w międzyczasie sobie teraz sprzedajmy rzeczy, bo trochę tu mamy. Jeszcze po tej bitwie z Mongołami. Dobra, na razie stąd idę. No chyba, że znowu będzie turniej w Gdańsku, to oczywiście, że sobie powalczę. Tylko ja bym teraz chciał jakiegoś pośrednika znaleźć okupów, a nie ma. Pięknie. Tu też nie ma, bo by się już pojawiło. O, tu mogę sobie przecież ten wywerbować strzelców potencjalnych przyszłych. Także proszę bardzo. Do Torunia też sobie pójdę. A, Duńczycy z tymi. Z bandytami. Okej, w Gdańsku na razie turnieju nie ma, a jak będzie, to tam może znowu polecę i będzie git. Zobaczymy. Dobra, chodźmy do Litwy teraz. O, tu mój typo w ogóle biega, jakiś dość słaby jest nasz typo. Polska i Ruś pokój. Ej, może dlatego Ruś tak w dupę dostawała, bo biła się na dwa fronty. Jedyny plus to, że teraz z Rusią nie graniczymy w ogóle. Jest troszkę od nas oddalona. O! Królestwo Czech. Wybaczcie, coś mi się czeka. Królestwo Czech okupuje, w sensie posiada tylko Wiedeń i Graz. Dobrze. Coraz mniej ziem mają Czesi. Kto ma jeszcze mało ziem? Ci. W sensie zakon krzyżacki. O. To się biją, ale mają taką przewagę, że nawet mi się nie chce im pomagać. Dadzą sobie radę, chłopaki. Spokojnie. Dobra, wezmę sobie tych dwóch toporników. Polska zbroja. W miarę polska, więc... O! Kupuję to, bo to będzie dla moich. A to nawet będzie dla mnie. Balt javelin z masywnego. Proszę bardzo. No, teraz to ja mogę grać. O, jest jeszcze lanca jedna, proszę bardzo. Wyposażę sobie od razu moich lordów w to, bo tak. Także Velgirta się. Masz ty to. Buty by ci się jeszcze inne przydały w sumie. Bo masz te doskie. Kariotasie. Ty też masz to. Rimgirdasie. O, a ty też masz to. No to zarąbiście. To dobrze. To tobie tylko te zbrojki i buty spodnie i będzie git. Dobra, słuchajcie. Rzeczy porobione. Ja sobie tylko jeszcze odsprzedam te stare javeliny.
i będziemy szukać przygód w kolejnych odcinkach. Także póki co wielkie dzięki wam wszystkim za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się. No i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie.